fakty były takie, że molestowany, nękany, atakowany przez panią Stankiewicz, a co wypisuje i co mówi pani Stankiewicz, to państwo wiecie, to ma pewien wpływ, kto to jest. To jest agitatorka, to jest osoba, która... Pani przewodnicząca, bardzo proszę, bo to jest stygmatyzowanie, no to jest po prostu odzieranie z godności. Ja bardzo proszę o reakcję. Proszę pani, proszę wyjść z sali, to będzie reakcja. Prosiłam panią o cierpliwość. To jest reakcja. Pani nie może, ja słuchałem cierpliwie i nie słuchałem cierpliwie rzeczy bardzo nieprzyjemnych, a pani jednego słowa prawdy nie może usłyszeć i już przerywa i krzyczy. To jest osoba, która mówiła, premier naszego rządu może uczyć zdrady Branickiego i Rzewuskiego. To tak, może uczyć zrady, tak, i Targowicie może uczyć zrady. To jest tego typu osoba. Czy to jest dziennikarstwo? To jest osoba, która mówiła o mordowaniu ludzi, o smoleńskim zamachu i tak dalej. Więc weźmy, spójrzmy na pewien kontekst, a ja dzisiaj przez Gazetę Polską, który jeszcze od tygodnia jestem porównywany do Hitlera i Goebbelsa. Czy do tego może warto by się odnieść, której pani zdaje się jest regularną korespondentką, nie wiem. Krótko mówiąc, fakty, czy dziennikarką, fakty są tego rodzaju. Nie dotknąłem pani Stankiewicz, nie dotknąłem. Więc wszystkie te twierdzenia, ataku fizycznym, pobiciu, cała ta teza fałszywa od początku do końca, że ja pobiłem dziennikarkę, jest kłamstwem. No nie można kogoś pobić, jeżeli się kogoś nie dotknęło, a nie dotknąłem. Pani że to sama w tym swoim wywiadzie w Rzeczpospolitej mówiła. Kwestia druga. Byłem oskarżany, że zniszczyłem kamerę. No proszę państwa, jak można zniszczyć kamerę, która cały czas pracowała i ta kamera nakręciła film. Więc tą kamerę rzeczywiście odsunąłem od twarzy. No jeżeli komuś się jeździ przy tej twarzy, ja nie będę się spierał. 10 minut, 15, no ile się idzie od pomnika, od Sejmu do pomnika de Gaulle'a? No chyba z 15 minut i byłem poniżany, opluwany. Poseł Suski był świadkiem. Byłem w słowo Judasz i świnia, to są tylko dwa słowa, które się nadają do powtórzenia. I tak samo byłem określany przez związkowców przez Sejm, pod Sejmem, a nasze koleżanki były określane słowami posłanki, z których żadne się nie nadaje do powtórzenia. Nie przypominam sobie reakcji pani Stankiewicz, żeby protestowała. Nie przypominam sobie nagrania filmu. Tak czuła na wolność słowa i na godność kobiety i nie przypominam sobie posłów PiS-u, żeby protestowali przeciwko temu. Najkrócej mówiąc, prosiłbym jednak o fakty. O fakta, nie o kłamstwa. Jeszcze raz powtarzam, żadnego ataku fizycznego nie było. Kamerę odsunąłem ręką, kiedy pani Stankiewicz natarczywie, namolnie, długotrwale tą kamerą mi najeżdżała na twarz, a ja prosiłem, niech pani odejdzie. Przecież to państwo widzieli, przecież jest dokumentacja. Puśćcie sobie wszystkie filmy z wszystkich kamer sejmowych, przemysłowych. Mówiłem, ja nie chcę z panią rozmawiać, proszę odejść. Nie użyłem słowa ścierwa. Ta pani posłanka, nie, Arendt chyba, kłamie. Kłamie. Czy pani słyszała słowo ścierwo? No to pójdziemy i się spotkamy. To powiedział pan Wróblewski z Rzeczpospolitej. Skłamał. I tu, proszę bardzo, niech pan do sądu poda, pan Wróblewski. Użyłem innego słowa, ale panie kolego, to słowo było poufnie, na ucho panu powiedziałem. A pan na to pobiegł i zaniósł to do związkowców. Czy to jest kolega poseł, który biegnie do związkowców? Przecież ja mówię, ja tym się różnię od was, że ja nie jestem tchórzem takim jak wy, którzy się chowacie za kobietę już nie pierwszy raz. Już na sali sejmowej się chowaliście za kobietę w ciąży. Mówię do posłów PiS-u. Słowa ścierwo nie użyłem. Kłamstwo kolejne. Pan już chyba nie pamięta w ogóle, co pan mówi. Pan powinien, zastanowić się. Proszę kolejny raz nie przerywać. Ostatnia uwaga. W związku z tym, że stan faktyczny był taki, że jedyną niewłaściwością z mojej strony było powiedzenie won stąd, za to słowo, jeżeli panią to dotknęło, bardzo panią przepraszam. To słowo nie powinno paść. To słowo nie powinno paść. Pani nie dotknąłem, nie pobiłem, nie uderzyłem, nie zniszczyłem kamery. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, jest pani poseł Stankiewicz. Nie, bardzo. Pani redaktor Stankiewicz jest obecna na sali. Pani redaktor, czy chciałaby pani zabrać głos w tej sprawie? Tak, chciałabym zabrać głos. Ja mam do pani redaktor szczególną prośbę, żeby pani redaktor bez emocji, spokojnie wytłumaczyła nam
Jaki jest pani punkt widzenia na tę sprawę? Tak, ja chciałam się zwrócić do pana posła, że nie oczekuję od pana szacunku wobec kobiety, natomiast oczekuję od pana szacunku wobec drugiego człowieka. I pan mi tego szacunku odebrał. Po pierwsze, kłamie pan w wielu sprawach i nie tylko zaatakował mnie pan i nie odepchnął kamery, tylko pan podchodzi i próbuje mi wyrwać tą kamerę, co jest zarejestrowane na filmie i proszę się do tego filmu odnieść. Tutaj zwracam się do pana posła Suskiego, który z uśmiechem, no to proszę zajrzeć do filmu, na szczęście to zostało zarejestrowane. To poseł Niesiołowski do mnie podchodzi i poseł Niesiołowski nie odpycha kamery, tylko wyrywa kamerę, usiłuje wyrwać kamerę z moich rąk. Więc jeśli za chwilę się odniosę do etyki dziennikarskiej, poseł Niesiołowski nie tylko mnie zaatakował, ale później i obrażał na oczach i na oczach swoich kolegów partyjnych uporczywie i natarczywie, ale później w mediach dalej mnie obrażał i kłamał. Po pierwsze, kłamstwem jest, że chodziłam za posłem przez 15 minut, wcześniej przez 40 sekund i domagam się opublikowania nagrania z kamer przemysłowych, podobno odmówiono ujawnienia tych nagrań. Wcześniej przez 40 sekund filmuję plan ogólny, w tym kilku posłów, kamerą, a następnie podchodzę do posła Niesiołowskiego, zadaję mu pytanie, które zostaje przerwane. Poseł pyta mnie o moje nazwisko i na to nazwisko staje się agresywny. Na to nazwisko, błyskawicznie. Faktem jest, że kilka razy odmawia odpowiedzi na pytanie, natomiast odmawia to kilka razy w ciągu kilku sekund. Wszystko wydarza się błyskawicznie. W 40 sekund od momentu podejścia do posła Niesiołowskiego poseł rzuca się na mnie fizycznie. W 40 sekund nie dał mi możliwości odejścia, ponieważ natychmiast zaczyna mnie obrażać w momencie, kiedy słyszy moje nazwisko. Ja nie odchodzę, oczywiście, że... Proszę pana, gdyby pan wiedział, jaka jest rola i misja dziennikarza w kraju demokratycznym, to by pan wiedział, że dociekliwość dziennikarska jest zaletą i że ja nie prosiłam posła Niesiołowskiego do tańca, żeby grzecznie odejść, kiedy odmawia, tylko jestem dziennikarzem, który filmuje go w miejscu pracy, a przynajmniej relacjonuje wydarzenie, w którym on czynnie uczestniczy. I mam do tego bezwzględne prawo, a pan powinien się cieszyć, że jest dziennikarz, który chce patrzeć na ręce władzy, bo to jest gwarancja demokracji. Kłamstwem jest, że chodziłam za posłem Niesiołowskim wcześniej przez 15 minut. Domagam się opublikowania nagrania z kamer przemysłowych. Kłamstwem jest, że byłam na tyle blisko z kamerą, że poseł musiał odepchnąć kamerę. To poseł do mnie podchodzi i nie odpycha kamery, tylko usiłuje mi wyrwać tę kamerę z rąk, co jest bardzo wyraźnie, można to zobaczyć na filmie i dziwię się, że można kłamać, mając obok dowód i możliwość taką, żeby po prostu to sprawdzić. To jest dla mnie niepojęte po prostu. I chciałam zaznaczyć bardzo wyraźnie, miałam prawo nawet nie 15, 20 i 50 minut chodzić za posłem, tak jak się to dzieje tutaj, na korytarzach sejmowych, bo taka jest rola dziennikarza. Pani redaktor, szanowna, jeszcze są inne instytucje, jak sądy. Bardzo proszę. Ale poseł kłamie w żywe oczy. Jeżeli zarzucacie sobie państwo wzajemne kłamstwo, to bardzo proszę, są... Ale ja myślę, że dla posłów może to mieć znaczenie, czy poseł, czy przewodniczący kłamie, pani czy nie. Redaktor, dziękuję pani za wypowiedź. Ja chciałam tylko dokończyć, jeszcze jedno zdanie. Proszę bardzo, jedno zdanie. Epilogiem tej sytuacji była bardzo groźna sytuacja, która zaistniała później, dlatego że pół godziny później poseł Niesiołowski pojawia się na dziedzińcu sejmowym i widzę, że jest otoczony wianuszkiem dziennikarzy. Było tam kilka kamer. I ja rzeczywiście, będąc tak potraktowana przez posła wcześniej, gdzie poseł uporczywie lżył, bo całość było przez 40 sekund, natomiast potem przez 2 minuty poseł mi urągał. Panie redaktorze. I będąc
I poseł, który jest otoczony wianuszkiem dziennikarzy i udziela wywiadów, rzeczywiście spowodował, że ja, będąc dziennikarzem, zastanawiałam się, czy podejść, czy nie. Miałam, i to był największy triumf i groza tej sytuacji. Czy ja mogę być, czy rzeczywiście posłowi Niesiołowskiemu udało się wtrącić mnie w rolę pod człowieka, który mając takie nazwisko, nie ma prawa podejść do posła i zadać mu pytania. Pani redaktor. Ale chciałam, dobrze, dokończę, jedno zdanie. Poseł rzeczywiście wtedy kolejny raz mnie obraża, mówiąc słowa, cytuję, ta znowu za mną, to wstrętna pisuwa. Poseł, członek partii do kogoś, członek partii rządzącej do kogoś, kto jest bezpartyjny, do dziennikarza, wstrętna pisuwa, cytuję, to najgorsze, co może być. Pani redaktor, dziękuję bardzo. I proszę Państwa, poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa posłów jest za przyjęciem wniosku o odwołanie posła Stefana Niesiołowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej? Kto z Państwa posłów jest przeciw? Ciszej. Kto z Państwa się wstrzymał od głosu? Nikt się nie wstrzymał. Jeden głos wstrzymujący. Jego wszyscy. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo.